Bezdech senny jest dość częstą chorobą, występującą według różnych szacunkowych danych od 0,5 miliona do 1,5 miliona Polaków. Jest to choroba występująca w nocy, powodująca liczne niedotlenienia. Pacjenci z bezdechem sennym okresowo przestają oddychać, dusząc się. Powoduje to w konsekwencji niewysypianie się i nadmierną senność w dzień. Według różnych badań wykonanych na całym świecie szacuje się, że obturacyjny bezdech senny, jeśli występuje u kierowców, to powoduje wzrost ryzyka spowodowania przez tych kierowców wypadku drogowego od 2,5 do 7-krotnie. O bezdechu sennym jeszcze tak dużo nie wiemy. Wiemy, że jest, natomiast nie zawsze wiemy dokładnie, co on oznacza i z jakimi komplikacjami zdrowotnymi on się wiąże, ale ten pierwszy krok został już zrobiony. Jeżeli chodzi o prawo jazdy w kontekście bezdechu sennego, to dyrektywa unijna i ślad za nią rozporządzeniem naszego ministra zdrowia jest dość prosta jakby i logiczna, mianowicie każda osoba, która ubiega się o prawo jazdy, bądź ubiega się o odnowienie prawa jazdy, bądź też o zmianę kategorii prawa jazdy, bo na przykład postanawia zostać profesjonalnym kierowcą, no, powinna być również badana pod kątem bezdechu sennego. I jeżeli takie podejrzenie bezdechu sennego lekarz orzekający ma, to dana osoba powinna zostać skierowana na stosowne badania, przy czym lekarz orzekający może nie wydać zgody na wydanie prawa jazdy do czasu zrobienia tych badań. Oczywiście myśl, która za tym stoi, jest taka, że ktoś, kto ma bezdech senny i ma go nieleczony, nie powinien mieć prawa jazdy. W przypadku osób, które stosują terapię bezdechu sennego, chodzi o to, żeby wykazały, że przestrzegają tej terapii, znaczy, że używają, z reguły jest to urządzenie systemu CPAP, czyli tak zwana proteza powietrzna, więc chodzi o to, żeby te osoby mogły wykazać dzięki lekarzowi prowadzącemu poradni snu, w której się leczą, wykazać, że ten bezdech leczą i że robią to aktywnie i to wtedy jest warunek wydania prawa jazdy czy odnowienia prawa jazdy. Jeżeli już mamy osoby, które mają prawo jazdy i o których wiemy, że one stosują terapię, no to co jakiś czas powinniśmy ją kontrolować. I znowu to jest to, co wprowadza rozporządzenie, czyli kontrolę czasową stosowania terapii w przypadku kierowców, którzy mają bezdech, ale prawo jazdy im wydano.